Czy aby się odchudzić, musisz ze sobą ciągle walczyć? Toczyć wewnętrzne boje? Ulec pokusie, czy nie? Nie musisz się tak zamęczać. Przedstawię Ci 5 trików, które w istotny sposób będą wspomagać odchudzanie. Przygotowałam serię filmików, by pomóc Ci w tym procesie. Zaprojektuj własne nawyki i czynniki środowiskowe w sposób, który będzie sprzyjał trwałemu sukcesowi. Zostań do końca, żeby niczego nie przegapić. Zaczynamy! Istnieją badania, które wykazują, że jedzenie przed lustrem może wpływać na smak i na spożycie pokarmu. Chociaż efekty wydają się zależeć od jedzenia, czy jest ono zdrowe czy nie i kto je je, na przykład osoba otyła i lub martwiąca się swoją wagą. W każdym razie, w odniesieniu do odchudzania ciekawe jest to, że badania wskazywały, że zajadając się niezdrowymi przysmakami przed lustrem, wydawały się one uczestnikom badania mniej smaczne i mniej atrakcyjne. Natomiast nie było różnicy w odczuwaniu smaku sałatki. Nauka behawioralna wykazuje, że na naszą percepcję smaku wpływają czynniki, których oddziaływanie jest nieświadome. Wykorzystajmy te czynniki na naszą korzyść. Lustro może pomóc w samoświadomości wyborów żywieniowych i skłonić do kontrolowania spożywanych pokarmów. Być może u Ciebie też to się sprawdzi. Spróbuj! Za pomocą rozmiaru talerzy możemy niepostrzeżenie kontrolować rozmiar porcji jedzenia. Mniejsze talerze i miseczki wprowadzają złudzenie większej ilości jedzenia. Jesteśmy wówczas skłonni uznać pełne talerze za sygnał zadowolenia z posiłku. Wprawdzie badania w tym zakresie są sprzeczne, aczkolwiek wskazywały one, że rozmiar talerzy w istotny sposób wpływał na porcję jedzenia, gdy sami je sobie serwujemy. Więc warto wziąć to pod uwagę jako wskazówkę. Spróbuj ograniczyć porcję jedzenia dzięki mniejszym talerzom. Może w Twoim przypadku też to zadziała. Opracowując ten temat, natrafiłam na wiele badań dotyczących kwestii koloru talerzy w stosunku do spożywania posiłku. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, który kolor talerza najlepiej wpływa na odchudzanie. Każda osoba może reagować inaczej na bodźce wizualne, takie jak kolor. Jednakże w kwestii kontrastu badania są już bardziej spójne. Nie ma tutaj znaczenia sam kolor, lecz kontrast między talerzem a jedzeniem. Badania pokazują, że talerze w kolorze kontrastującym z posiłkiem może pomóc, by zjeść mniej. Na przykład jasne jedzenie na ciemnym talerzu spowoduje, że porcja jedzenia będzie wydawała się większa, wyróżniając się na ciemniejszym tle. Z kolei, gdy jedzenie ma odcień zbliżony do koloru talerza, tak jakby zlewa się z nim, jesteśmy skłonni zjeść więcej, ponieważ ilość jedzenia wydaje nam się mniejsza, więc będziemy skłonni nabierać go więcej. Działa tutaj złudzenie optyczne. Można ten fakt wykorzystać przykładowo, gdy chcemy jeść więcej zielonego. Przyda się wtedy zielony talerz. Ważne jest, aby brać pod uwagę również inne czynniki, takie jak świadomość spożywania posiłków oraz preferencje żywieniowe. Warto to wypróbować na swoim przykładzie, zaopatrując się w ciemniejsze i jaśniejsze talerze, biorąc głównie pod uwagę kontrast jedzenia wobec koloru talerza, a także jego rozmiar. Dodam jeszcze, że ma na nas wpływ również kształt naczyń, w których jest podawane jedzenie. Przykładowo naczynie o nieregularnym, unikalnym kształcie mogą poprawić postrzeganie jedzenia i doświadczenia smakowe. Tak samo ogólna prezentacja posiłków może zachęcać lub zniechęcać do jedzenia, może wpływać na postrzeganie jej wartości i jakości. W końcu najpierw jemy oczami, więc wykorzystaj ten fakt po to, by po prostu jeść więcej wartościowych produktów. Jeśli odczuwasz chęć na przekąskę, zastosuj technikę 10 minut. Zanim sięgniesz po słodką przekąskę, zaczekaj 10 minut. Czas ten pozwoli Ci na zrozumienie, czy głód jest rzeczywisty, czy może wynika z emocji, czy jest to chwilowy impuls. Często potrzebujemy jedynie odrobinę czasu, aby się zrelaksować i przemyśleć swoje decyzje żywieniowe. Jednym z trików, które przyczyniają się do utraty wagi, jest mycie zębów. Nie dzieje się to oczywiście bezpośrednio, jest to po prostu narzędzie, które może nam pomóc w projektowaniu zdrowych nawyków, a dokładnie zaprzestaniu podjadania nocnego. Zatem kończąc ostatni posiłek dnia, którego godzinę sobie wyznaczamy, myjemy zęby
I to mycie zębów jest sygnałem zakończenia posiłku w dany dzień. Chodzi o to, że po umyciu zębów smak jedzenia może się zmienić, a sam posmak pasty, zwłaszcza miętowej, może stłumić apetyt. Ponadto, jeśli zjemy coś po umyciu zębów, potem wchodzi w grę ponowne umycie zębów, które nie powinno oczywiście nastąpić od razu po jedzeniu, zatem trzeba odczekać trochę czasu, a więc czas do snu się przedłuża. Dochodzi tutaj kwestia trybu życia, aczkolwiek powszechnie wiadomo, że późne spożywanie kolacji, późne jedzenie przed spaniem sprzyja rozregulowaniu hormonów apetytu, głodu i sytości oraz mikroflory jelitowej i sprzyja zwiększonemu magazynowaniu tłuszczu, a co za tym idzie, zwiększa ryzyko otyłości. Mam nadzieję, że te triki będą Ci pomocne, a w następnym filmiku rozpracujemy planowanie i wizualizację, które wspomagają proces odchudzania. Kliknij subskrybuj i dzwoneczek, jeśli chcesz być na bieżąco. Pa, pa!